Rafał Ziemkiewicz, witam Państwa serdecznie w saloniku politycznym Telewizji Republika. Ze mną są Andrzej Stankiewicz, Stanisław Janecki i Łukasz Warzecha. A za sobą mamy tydzień, który bez wątpienia był tygodniem Bolka. Bez względu na to, czy Bolek się do bycia Bolkiem przyznaje, czy nie przyznaje. Jak wiemy, się nie przyznaje. Szymon Majewski, satyryk, cokolwiek w tej chwili mniej eksponowany, skomentował to, że nieoczekiwanie generałowa Kiszczakowa stała się najsławniejszą szafiarką w Polsce. I trzeba przyznać, że dość celnie. A mnie najbardziej zastanawia, jakie będą skutki tego wyjścia z szafy, by użyć frazy z środowisk LGTB, które się dokonało, no chyba jednak bezpowrotnie. Jak już coś raz z tej szafy wylazło, to żeby generałowa, nie wiem jak mówiła, że żałuje i że nie powinna była tego wyjmować, to już z powrotem do szafy nie wejdzie. Pytanie, czy rzeczywiście przełoży polską politykę, jak na to niektórzy liczą. Ja uważam, że po pierwsze, zależy to od tego, co tam jeszcze w tych papierach jest. Bo jeżeli się okaże, że są tam dokumenty dotyczące osób ze ścisłej elity III RP, o których się wielokrotnie mówiło w kuluarach, że współpracowały, ale nie znaleziono nigdy na to dowodów. Nie będę wymieniał nazwisk, pewnie wszyscy, którzy się tym interesowali, wiedzą, potrafią sobie wymyślić przynajmniej 3-4 takie bardzo prominentne nazwiska. Nie wszystkie te osoby jeszcze żyją. No to to rzeczywiście może być trzęsienie, choć nie wiem, czy duże. Jeżeli chodzi o samego Lecha Wałęsę, moim zdaniem trzęsienia nie będzie z prostego powodu. Ta sprawa po pierwsze już miała swoją pierwszą odsłonę w 2008 roku, gdy Sławomir Cęckiewicz i Piotr Gontarczyk opublikowali swoją książkę SBA Lech Wałęsa, przyczynek do biografii. I od tego czasu ona cały czas gdzieś w tym podziale politycznym tkwiła, była jednym z nurtów, z motywów. Więc teraz mamy w pewnym sensie odgrzanie tego konfliktu, choć oczywiście z nowym paliwem, ale nie ma tutaj nic nowego. I obie strony okopią się, trochę zmieni się ten przebieg tego frontu, dlatego że strona, która broni Lecha Wałęsy, nie będzie mogła go już teraz bronić, że on no, niczego nie podpisał, że to są wszystko zmyślenia. Teraz widać już, że linia obrony będzie inna. Że może się podpisał, ale się potem wycofał, że jednak był odważny później. Linia obrony jest taka, że on już dawno powiedział, on już się dawno przyznał. Tylko problem polega na tym, że Wałęsa, który się jakoby już dawno przyznał, bo tak mówił i Donald Tusk i wszyscy obrońcy, że przecież to jest stara sprawa, Wałęsa dawno się przyznał, się sobie rozliczył, a Wałęsa się uparcie nie przyznaje. Mówi, to są wszystko fałszywki, no więc ja nic nie, nigdy nic nie podpisałem, jeżeli ktoś podpisał, to nie ja to byłem. Tak, no więc to, a teraz mówi to, a kiedyś już powiedział co innego, więc Wałęsę zostawmy na boku, bo on tutaj jest tylko jest przedmiotem tej gry, nie jej podmiotem. Natomiast z punktu widzenia tego, co się dzieje, czyli tutaj po jednej stronie opozycja, Petru, Platforma, KOT, po drugiej PiS. Tu nie ma w tym, to nie wnosi nic bardzo nowego. Najwyżej zintensyfikuje się konflikt na moment wokół tej sprawy. Natomiast on będzie miał cały czas ten sam wymiar, który miał. Konflikt wokół Bolka, Lecha Wałęsy zawsze wyglądał tak samo i tutaj się nic nie zmieni. Ale powtarzam, jeżeli by się znalazły jakieś kolejne dokumenty i to by uderzało w inne osoby, to tutaj rzeczywiście sytuacja zmienić się może. Natomiast ja jestem bardzo ciekaw, prywatnie sobie przypomniałem dwa dni temu robioną scenę, jak po publikacji 2008 roku, publikacji książki Cęckiewicza i Gontarczyka na takiej konferencji Solidarność, a przyszłość, tak się to chyba nazywało, gdzie był Lech Wałęsa jako pieszczoszek Platformy Obywatelskiej, wychodzi na mównicę Radosław Sikorski i mówi: panie Lechu, niech pan nie słucha tych małych ludzi, którzy w pana uderzają. No, ciekaw jestem, co Radosław Sikorski mówi teraz, bo na to, że nie będzie go stać na odwagę, żeby przeprosić historyków, których tak wtedy nazwał, bo do nich się odnosił, to nie mam żadnych wątpliwości. Nic nie powie z prostego nic powodu. Nic nie mówi, ale tweetuje. Porówna tak, Wałęsę ze Świętym Pawłem, chociaż Święty Paweł się nigdy nie zapierał w swojej przeszłości. To stary motyw jest. Przemiana Szawła w Pawła, Kmicica w Babinicza i te wszystkie historie z Piłsudskim jako agentem austriackim, Leninem jako agentem niemieckim. To się też przyznawał przed swojej przeszłości. Oklepane historie. Dlatego niewiele z tego wyniknie, że jest za mocny podział w Polsce polityczny i nawet jeśli by się okazało, że święci wiadomego obozu jedynie słusznej racji
mają coś brudnego w życiorysach, to będzie tak, że no, wy, którzy nic nie robiliście, tylko siedzieliście sobie w domu i jedliście obiadki u mamusi, przecież już to się powtarza ten motyw, nie macie prawa rozgrzeszać tych, którzy ryzykowali, brali na siebie różne rzeczy, bo grę prowadzili. Masz rację, tu rewiduję mój wcześniejszy pogląd, rzeczywiście może być również i tak, jak mówisz, nawet gdyby to dotyczyło paru świętych tamtego obozu, to prawda. Bo grę prowadzili, a przecież więzienia i tak dalej za nimi świadczą. Druga rzecz, która mnie przekonuje o tym, że niewiele to zmieni, no bo przecież co do Wałęsy, jak oświadczył bodaj w piątek Zbigniew Bujak, wszyscy wiedzieli, czyli nawet w tamtym obozie jest taka narracja, że przecież to też nie jest żadna sensacja. Natomiast mnie przychodzi na myśl sprawa sprzed stu kilkunastu lat, czyli sprawa Stanisława Brzozowskiego i słynnego procesu o współpracę z ochraną, która też się skończyła niczym, mimo że była prowadzona w Krakowie, te rozprawy się odbywały, wszystkie strony przekonywały się, był, nie był, czy różne rzeczy z tego wynikały i ten spór toczy się w gruncie rzeczy do dzisiaj, skądinąd polecam Czesława Czesława Miłosza, Człowieka wśród skorpionów, gdzie między innymi ten proces jest dobrze opisany. Także sprawa marszałka Piłsudskiego przecież ciągnęła się latami. Ona się zaczyna od różnych aluzji w książce generał Barcz. Kadena Banderskiego. I potem ona się ciągnie przez sprawę generała Zagórskiego. Za dużo wrzucasz historycznych porównań, które niekoniecznie są akurat dobre. No, z Piłsudskim się zgodzę. Piłsudski mordował ludzi, którzy wiedzieli o jego agenturalnej przeszłości, ponieważ uderzało to w legitymizację władzy. Brzozowski niczym nie rządził. Ale chodziło o autorytet, niewątpliwy autorytet tej części lewicowej. Przecież jak rozmawiamy o Bolku, no to rozmawiamy przede wszystkim o legitymizacji Okrągłego Stołu. O to się cały spór odnosi. Dlatego jedni mówią, a to wszystko nie ma znaczenia, bo myśmy grali, bo to tam kwity, papiery, esbecja fałszowa i w ogóle nieważne. Okrągły Stół był wielkim historycznym wydarzeniem, najlepszą Polską od tysiąca lat i tak dalej. Też nie muszę tego dyskursu streszczać. Natomiast druga narracja, która się wzmacnia po otworzeniu szafy generałowej, to jest narracja taka, że się dogadał Kiszczak ze swoimi własnymi agentami, czyli krótko mówiąc, wszystko było jednym wielkim picem umożliwiającym nomenklaturze przekształcenie swej władzy jako komunistów w swoją władzę jako elita III Rzeczypospolitej, już formalnie wolnorynkowej i kapitalistycznej, ale uprzywilejowującej tę samą władzę. Bo ten Brzozowski wcale nie był taki odjechany z mojej strony, dlatego że metody ochrany, te wszystkie prowokacje, no głównym bohaterem Azew, który tamtych radykalnych eserów rozprowadzał jak chciał. Miało to wpływ oczywiście, bo ginęli ministrowie. Oni rzeczywiście ginęli, a było to w ramach... Azew by się mógł bronić dokładnie linią Wałęsy. No zabiłem Stołypina. Jak możecie mnie o cokolwiek podejrzewać? W ramach operacji specjalnych i to ma o tyle szerszy kontekst, że rzeczywiście przygotowano transformację w Polsce, ale nie wcale Czesław Kiszczak ze swoimi agentami, bo to było wtórne. Dla mnie kluczowe są wizyty Władimira Kriuczkowa, szefa KGB w latach 80., który przyjeżdżał wówczas najczęściej do Polski, ale także do Pragi, Budapesztu i ustalał z towarzyszami, jak zrobić te transformacje tak, żeby tamto towarzystwo weszło w nowy system i żeby Rosja sowiecka wtedy, oni nie wiedzieli, jak to się skończy, że w Rosji coś się zmieni, bo był już Gorbaczow, ale żeby też miała w tych państwach wpływy. I transformacja kiszczakowo-jaruzelska jest tylko elementem tej wielkiej gry prowadzonej z Moskwy przez Kriuczkowa. To jest niesprzeczne. Mówimy o tym, wali się, tak ja to rozumiem, narracja Okrągłego Stołu jako tego miejsca, gdzie się zatroskani o Polskę Polacy z obu stron historycznego podziału spotkali, jak to pięknie i wzruszająco w swych dziełach Adam Michnik opiewał i tam w duchu odpowiedzialności za Polskę poczęli demokrację.
ponieważ Staszek zrezygnował z roli siewcy spisków, to ja wystąpię w tej roli. Otóż ja zastanawiam się, ile jeszcze ciekawych rzeczy do szczytu NATO w Warszawie usłyszymy i zobaczymy. Bo w Polsce zaczynają się dziać zupełnie zadziwiające rzeczy w wielu obszarach. Jeżeli ktoś chce wierzyć, że to jest przypadek, to niech wierzy. Ja tym razem wystąpię jako zwolennik z teorii spiskowych. Myślę, że część z tych rzeczy to nie jest przypadek i szafę generałową do tego zaliczam, dlatego że każdy, kto panią Marię poznał, wie, że to nie jest osoba zdolna do samodzielnego działania. I ja nie sądzę, żeby to był przypadek, że ona w takim momencie zaniosła te dokumenty, ale okej. Okay. Nie wiem, czy ktoś z nas w ogóle tutaj tak sądzi. No właśnie, więc po pierwsze zacznijmy od tego, że... Ja bym jednak nie wykluczał. Od czasu, jak pani generałowa sobie przy na poły już martwym mężu strzeliła taką seksowną sesję, tuląc się do niego we wdzięcznych pozach i w czerwonych kozaczkach, ale to już tezę, uważam, że po tej osobie można się spodziewać wszystkiego. O właśnie, potwierdzasz tezę. Również szalonego pani... pomysłu zadzwonienia do IPN-u, a mam tu na Pawlaczu takie papiery po mężu. Pani Maria słyszałem jako nieprzypadkowy. No, pani Maria nigdy nie była dostępu, jakby nigdy nie miała dostępu do rzeczywiście realnie ważnych spraw. Ona miała zawsze takie przekonanie, że nie zrobiła kariery takiej artystyczno-celebryckiej właśnie dlatego, że jej mężem był Czesław Kiszczak i zawsze miał ogromne parcie. Kiedy się odwiedzało generała, no to trzeba było obowiązkową rozmowę z panią Marią odbyć. Książki wydawała, zapraszała na promocję. Miała generalnie potrzebę bycia i była osobą, którą bardzo łatwo było sterować, wykorzystywać. Tak. Odkładam to na bok. Ja nie wierzę, że to jest przypadek, ale okej. Okay. Odnieśmy się do tego merytorycznie. Zgadzam się z Łukaszem w całości. Podejście do samego Wałęsy to nie zmieni. Oczywiście trzeba to, co mówi... Mi się to nie podoba oczywiście, że trzeba samego Wałęsa odłożyć na bok, bo on gada bzdury od wielu bardzo lat, często sobie rzeczy zaprzeczające, żeby spojrzeć na sprawę jego współpracy, bo taka ewidentnie była, trzeba jego samego odłożyć na bok i nie traktować poważnie tego, co on mówi. Ci, którzy twierdzą, że on się do tego już wcześniej przyznawał, rzeczywiście tak było, tylko publicznych przyznań nie było. On się przyznawał niektórym współpracownikom politycznym w chwilach słabości. W książce Droga Nadziei, która jest często przywoływana, ja sprawdziłem, to jest książka wydana w 90 roku, on napisał mniej więcej tak, że został, jak wszyscy, został zmuszony do podpisania takiego kwitu, jak był puszczany w 70 roku po grudniu. Ale on tam dodaje coś takiego, że to był rodzaj takiego dokumentu, jaki potem w stanie wojennym opozycjoniści zwalniani podpisywali, czyli lojalka. A zatem on twierdził, że to jest lojalka, co okazuje się, że lojalką nie było. Twierdził też, że to było pokwitowanie sznurowadeł, różne bzdury. Ale jakby spójrzmy na to, co wiemy teraz, patrząc na dokumenty. Jakby to nie była lojalka, tylko to było zobowiązanie do współpracy. I teraz tak, wszystko trzeba zrozumieć. 70 rok, czołgi na ulicach, giną robotnicy, Wałęsa jest kompletnie nikim, nie tkwi w żadnych strukturach. Był całkowicie osamotniony, nie było jeszcze wolnych związków zawodowych, nie było Solidarności, to były inne czasy. Ja go nie rozgrzeszam, tylko rzucam kontekst historyczny. Kluczowe byłoby to, gdyby w tych dokumentach znalazły się dowody czy przesłanki świadczące o jego kontaktach z bezpieką około roku 78, 80 nie, i potem. Nie, zaraz, ale... On podpisuje nie tylko zobowiązanie do współpracy, ale przez 6 lat donosi odręczne donosy sądu. Bierze za to cały czas pieniądze, co zresztą znowu wiadomo, te bzdury, które opowiadał kolegom z pracy, że w Totolotka wygrywa, co żona wszystko, do dzisiaj powtarza. To wszystko wiemy, bo rzeczywiście tak jak powiedział ale Łukasz, to przypomnijmy. Była współpraca tajna, świadoma, płatna współpraca w latach 70-76. To mniej więcej taki był okres czasu. I to wiemy od kilku lat, no co najmniej od książki Cęckiewicza Kontarczyka, chociaż tak naprawdę wcześniej. Kluczowe byłoby to, gdyby znalazły się dokumenty świadczące o współpracy w latach 80., no ale no nic tak. Na to nie wskazuje. Na razie tego nie mamy. Przerwijmy tutaj na moment naszą rozmowę. Zapraszam na dalszy ciąg Saloniku Politycznego za chwilę. Rafał Ziemkiewicz, witam ponownie w Saloniku Politycznym razem z Andrzejem Stankiewiczem, Stanisławem Janeckim i Łukaszem Warzechą. Rozmawiamy oczywiście o czym byśmy mogli zacząć rozmowę w tym tygodniu, o kontekstach, możliwych skutkach otwarcia archiwum generałowej Kieszczakowej. Nie tylko zresztą, bo jakieś dalsze dokumenty być może się znajdują. Przypomnę, to archiwum to 6 pudeł, z których na razie otworzono jedno.
a przynajmniej w momencie, kiedy rozmawiamy, wiemy o tylko jednym otwartym, co jest w tych pozostałych pięciu, co jest w ewentualnych innych miejscach, gdzie jeszcze też IPN czynności prowadzi, gdzie też są pogłoski, że generał Kiszczak to i owo przechowywał, co może być jeszcze w szafach innych generałów, bo teraz może ruszyć lawina i może na przykład piąć lecz IPN zdobędzie się na to, na co się przez 20 parę lat nikt w Polsce nie zdobył, czyli na wydanie nakazu rewizji w domach na przykład byłych prominentów właśnie pod kątem znalezienia jakichś dokumentów, które nielegalnie są tam przechowywane. Ja się zainteresowałem tą teorią spiskową twoją, Andrzeju, to znaczy, że ma to jakiś związek ze szczytem NATO. Bo nie wiem, czy trzeba, ale jak myślisz, na cóż miałoby to być obliczone? Na destabilizację sytuacji politycznej w Polsce. Ja myślę, że ta odpalenie Bolka akurat stabilizuje sytuację polityczną w Polsce, bo nie, jak nie mamy stabilne się. Sondaże, w których PiS wygrywa, to będzie jeszcze jednak nie troszkę się. Parę punktów kraj, bardziej wygrywał. Kraj członkowski NATO, który stara się tutaj o zwiększenie bezpieczeństwa, stacjonowanie wojsk zachodnich, w którym spora część niejawnych informacji znajduje się w szafie jakiegoś byłego komunistycznego generała, nie jest krajem przewidywalnym. I temperatura konfliktu politycznego, chociaż wszyscy w tej sprawie grają znaczonymi kartami, bo to jest odgrzewanie konfliktu, który już znamy. Nowych faktów na razie dotyczących Wałęsy, ktoś, kto chłodno patrzy na jego historię, w tej sprawie nie widzi. Bo były informacje o tym, że on podpisał zobowiązanie, że brał pieniądze i tak dalej. Mamy konkretne dowody, oryginały dowodu. To tylko brakujący ostatni brakujący element, ogniwo. Bo natomiast, a gdzie są dowody? Ale poczekaj, no jeszcze dowody ty nawiązałeś do... Mm-hmm. Bo moim zdaniem ta dyskusja właśnie o Wałęsie, już abstrahując moje teorie spiskowe, dotyczy czegoś, co ty rzeczywiście dotknąłeś. To jest sprawa kluczowa. To znaczy ci, którzy atakują Wałęsę, nie atakują Wałęsy tak naprawdę, bo jego sprawa jest jasna, powtarzam. Oni atakują jakby mit założycielski III RP. I to jest konflikt dotyczący mitu założycielskiego III RP, gdzie PiS stoi... Ale też nie nowy absolutnie. Ale nie nowy, bo no zawsze były partie prawicowe, które krytykowały ten mit założycielski. Dzisiaj jest to PiS, no ale wcześniej były inne ugrupowania. Był ROP, była, nie wiem, do jakiegoś stopnia KPN kiedyś, czy Korwin-Mikke, czy PC, robiąc demonstrację i tak dalej. Przeciw Wałęsie w 92 roku. No tak, ale pamiętajmy, wszyscy roku. Grają znaczonymi kartami, dlatego że przecież bracia Kaczyńscy doskonale znali przeszłość Lecha Wałęsy, kiedy współpracowali z nim, pchając go na prezydenta. Tak naprawdę zaczęli używać jego przeszłości, kiedy ich odepchnął. Oni tłumaczyli w ten sposób, że dopiero w kancelarii prezydenta zrozumieli, że Wałęsa jest niewolnikiem tych układów, w które wszedł. I do jakiegoś stopnia rzeczywiście tak było, natomiast wiedzę mieli. Prezydentura Wałęsy na krajowym rynku to były nie tylko wojny, ale chęć pozamiatania sprawy Bolka. Jacek, i to widać ewidentnie. Jacek Kurzyn chciał rozegrać sprawę Bolka, żeby usunąć Wałęsę. Okay, ale... A to już w 80 roku. Okej, okay. Jest oczywiście tak, że prezydentura Wałęsy była naznaczona strachem przed Bolkiem. Te ginące dokumenty, ta wojna z rządem Olszewskiego, lustracji, to było ewidentnie widać. I tutaj, tak? Przepraszam, że się wtrącę, są wątki, które mogłyby być nowe, gdybyśmy dostali jakieś pewne informacje dotyczące tego, co się stało z dokumentami, które sobie pan prezydent wypożyczył w czasie swojej prezydentury i które wróciły zdekompletowane. No tak, ale gdybyśmy dostali dowody. I druga sprawa, pytanie, które wisi, nie wiem, czy będzie na nie możliwa kiedykolwiek odpowiedź, wisi nad nami, to jest właśnie dokładnie jaki wpływ i na które decyzje miała świadomość Wałęsy jako prezydenta, że ta możliwość szantażu, czy ten szantaż obalenie rządu Olszewskiego ewidentnie, tak, znaczy, ponieważ się znalazł na liście agentów, no to doprowadził do upadku rządu Olszewskiego. Wszystko to możemy skojarzyć. Ja mówię teraz o konkretnych dowodach, informacjach. No tego nie mamy, być może nigdy nie będziemy mieli. Dość prostą koncepcję motywów pani Marii Kiszczak. Opisałem ją zresztą. W mijającym tygodniu. Ona wynika moim zdaniem ze strachu, że ktoś mógłby przyjść, mógłby się dowiedzieć, no bo jak dzieci zaczęły zaglądać do tych kartonów. A co, powtórka z Jaroszewiczów? Tak, powtórka z Jaroszewiczów, czyli to, co się stało w nocy z 31 sierpnia na 1 września 92 roku. Jak ktoś przyszedł, no bo naprawdę nie jestem przekonany o tym wątku pospolitej przestępczości. Jednak nie, no to, coś, to był generał dywizji, jeden z chyba najszybciej awansujący. Nie, przypomnę,
Ja przypomnę, dom przeszukany cały, Piotr Jaroszewicz był torturowany przed śmiercią, przestępcy zajrzeli w każdy możliwy schowek, nie tknęli klejnotów, różnych wartościowych rzeczy, nawet gotówki, która w dużej ilości w tym domu była. No więc jest ewidentne, czego mogli szukać. Mógł mieć archiwa niemieckie, bo rzecz się toczyła w takim... Z tym, że on miał chyba kwitę na kogoś lepszego tudzież dotyczące, krajowi tutaj. Dotyczące rosyjskiej agentury w Polsce, raczej ten wątek jest mi bliższy. No i w momencie, kiedy ma się coś, a jak dzieci zajrzały do tego, ktoś usłyszy i przyjdzie poszukać, no to jest ryzyko, że się powtórzy ten wariant. I dlaczego wówczas nie kumple ze służb, podwładni? Bo po pierwsze tak, w służbach nie ma kumpli. Jak ktoś był głównym ubekiem, szefem wywiadu wojskowego, kontrwywiadu wojskowego, a potem szefem wszystkich esbeków, to nie miał przyjaciół. To jest pewne. No, może generał Dankowski, z którym razem palili i wynosili To jest zawsze na dystans. Podwładni to jest klasa zupełnie nie licząca się w takim poziomie wtajemniczenia, więc może byłaby ich ochota sprzedania tego na lepszym rynku, no ale ryzyko tego, że ktoś nie uwierzy, że to jest wszystko i przyjdzie jeszcze przetrząsnąć i poszukać reszty. Ale wiesz, z tego punktu widzenia, znając słabości pani Marii, dziwię się, że Kiszczak tego odpowiednio nie zabezpieczył. Kiszczak nie zabezpieczył. To zaraz króciutko do tego dojdę. I teraz dlaczego IPN? Dlatego IPN, że on po pierwsze gwarantował nagłośnienie tej sprawy. Pani Maria Kiszczak zaprosiła kamery, zaprosiła IPN i dała w ten sposób komunikat. Słuchajcie, nic nie szukajcie. Oni już przeszukali wszystko. Oni przeszukali, nic nie ma. Możecie w to. Dlaczego Kiszczak tego nie spalił na przykład? Bo nikt by w to nie uwierzył. Po pierwsze, ubecy bardzo rzadko likwidują całkowicie dokumentację, która jest ważna, a szczególnie tacy ubecy jak Kiszczak. Po drugie, nikt by nie uwierzył i by jednak chciał sprawdzić, czy on rzeczywiście spalił, czy zniszczył te dokumenty, więc to ryzyko istniało. Więc trzeba było odegrać tę szopkę z IPN-em, z telewizją, z wszystkim, żeby powiedzieć, niech tu nikt nie przychodzi, tu już nie ma żadnych skarbów, ja wszystko wyczyściłam, koniec. A zagranie z chęcią sprzedaży tego mogło być bardzo sprytne, no bo gdyby pani Kiszczakowa poszła, po prostu powiedziała, chcę przekazać, no wyglądałoby to co najmniej dziwnie, prawda? Za racjonalnie. A tak, wariactwo. Gdyby chciała naprawdę to sprzedać, to Lech Wałęsa by jej zapłacił nie na nianię ukraińską, tylko na cały harem. W twoim teorii spiskowej cieszę się, że wróciłeś, bo się tak obawiałem. To nie jest spiskowe, to jest racjonalne. Okej, tylko że jest jeden mały problem. Mianowicie, kto mógłby przyjść, tak jak do Jaroszewicza, po te kwity. Otóż, bądźmy racjonalni. Ci, którzy twierdzą, że te kwity na Wałęsę były fałszowane na przykład. Inną rzecz, że była operacja fałszowania kwitów na Wałęsę, która dotyczyła przyznania Nagrody Nobla. Ale te konkretne kwity prawie na pewno były oryginalne, dlatego że Kiszczak chciał mieć polisę ubezpieczeniową. Oczywiście. Nie brałby fałszywek, bo wiedział, co było fałszywką. To jest jasne. Jeżeli zbierał materiały, a zbierał, mamy różne informacje o liczbie kilogramów, które tam są, to powiedzmy sobie szczerze, on to brał w latach pewnie 88-90 i wiedział, jaka się wykluwa nowa elita władzy. Nie tylko władzy, ale też w kościele na przykład. Więc on wiedział, na kogo zebrać te materiały. Jeżeli twoja teoria jest słuszna, no to powiedzmy sobie szczerze, musieliby przyjść do niego ludzie, którzy byli lub są wciąż prominentnymi postaciami III RP. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Również ci, którzy chcieli na tych ludzi mieć przełożenie. Ale jeszcze zwykłe oprychy, dla których to ma wartość rynkową. Przecież można tym targować i zarobić na tym normalne miliony. Przyjdzie kryminalista, który ma... ilu kryminalistów było agentami bezpieki, którzy mają rozeznanie... Dawniej mafiozi to robili robotę. Którzy ma rozeznanie. No to by przyszli sobie, żeby sobie tym pohandlować. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Trzy kręgi są zainteresowane, które mogły przyjść. Zwykli kryminaliści, ci, którzy by na tym najwięcej stracili
I obce służby. Okej, okay, dobrze, tylko słuchajcie, my wszyscy mamy bardzo krótką pamięć. Jest rok 99, 10. rocznica Okrągłego Stołu, prezydentem jest Aleksander Kwaśniewski, telewizją, jeśli dobrze pamiętam, rządzą jego ludzie. Wówczas generał Kiszczak okazuje kawał serca i daje część swoich nagrań z Magdalenki, to picie wódeczki, te filmy, wszystkie nagrywane przez bezpiekę, z prywatnej piwniczki wyciąga, daje to telewizji publicznej, która robi na podstawie tego pewien film. I wtedy wybucha awantura. No, rządzi prawicowy AWS i wszyscy są zdumieni, że generał coś tam trzymał to siebie w kołupie. Wspomnijmy, że nie ma jeszcze wtedy IPN-u, bo to jest też ważne. Tworzony jest, ale rzeczywiście formalnie jeszcze wtedy nie ma. I mówi Konstanty Miodowicz, wówczas poseł AWS-u, potem poseł Platformy, Krzysztof Kozłowski, wówczas chyba był posłem Unii Wolności, a wcześniej kierował MSW jako pierwszy cywilny minister w rządach Mazowieckiego. I oni obaj mówią mniej więcej tak. Po pierwsze, na pewno Kiszczak coś ma. Po drugie, nie tylko on, dlatego że system pracy na aktach PRL-owskich był taki, że właściwie spora część esbeków mogła coś wynieść. Część mogła zostać przehandlowana innym służbom i właściwie tyle. No. Państwo nic z tym nie robi. Od 99 roku. Dzisiaj te filmy, które oglądamy z Magdalenki, to jest element tych rzeczy, które Kiszczak wtedy przekazał. A zatem od 99 roku, mimo że wtedy rządziła prawica, z której wykluła się Platforma i z której wykluł się PiS. Ale nie robi z prostego powodu, ze strachu. Nikt nie chciał w to wchodzić, bo nie chciał tego ruszyć, żeby nie wywołać lawiny po prostu, że ktoś zacząłby rzeczywiście straszyć. Kiedy to tylko leżało i to działało tak, jak w jednej części Ojca Chrzestnego ten świadek z Sycylii. Brat świadka koronnego, który tylko przyjechał, usiadł i tamten wycofał wszystkie zeznania. To tak miało działać. Po co było ruszać tę lawinę? Nikt nie chciał ryzykować, ponieważ wszyscy się bali, że na wszystkich tylko tam są muszę obciążenia. Muszę powiedzieć, że pojawia się sprzeczność w tej rozmowie, ponieważ najpierw panowie żeśmy ustalili, że raczej wy ustaliście, że to nie będzie miało generalnie wpływu na politykę, bo nikim nie wstrząśnie, wszyscy swoje wiedzą. Ci, co wierzą, co nienawidzą Kaczyńskiego, to go będą nienawidzieć. Trudno się nie zgodzić. Przypomnę, 1/3 wstępniaka Jarosława Kurskiego w Gazecie Wyborczej poświęcona jest atakowaniu Jarosława Kaczyńskiego i opowiadaniu, że on się kiedyś wkupiał w łaski Wałęsy, donosząc na Kuronia i takie tam kawałki. A teraz mówicie, że nikt tego nie chciał tknąć, bo się jednak bał, że coś to wywoła. Tak, czyli to, jednak... czas, ale to był 99 rok, to były trochę inne czasy. No, ale w tej chwili jest trochę... 15 lat się bano, nie tylko w 99 roku. 15. Może, teraz to może dość zresztą, dobrze zostało opisane. Ale zresztą tutaj kwestia ja myślę, nie tylko tchórzostwa. W szczegółach, bo jednak jak nawiązuję teraz do tego, jak mocno niesprawiedliwa krytyka dotyka IPN-u jako całości. To prawda. Ona wynika w dużej mierze z tego, że ludzie nie zdają sobie sprawy, jak działa IPN. Nie zdają sobie sprawy z tego, że Główna Komisja Ścigania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu, czyli tak zwany pion śledczy, mówiąc kolokwialnie, jest kompletnie niezależny od prezesa. I teraz, jeżeli mówimy o tym, że ktoś się bał tego ruszać, kto miał uprawnienia, żeby w tę sprawę zacząć badać? Miała prokuratura powszechna, oczywiście, bo to było nielegalne przechowywanie dokumentów, ale miał też właśnie pion śledczy. Jeżeli go nie ruszał, to należy swoją uwagę skupić na takim, ja bym powiedział nawet może niecelowym, instytucjonalnym lenistwie prokuratorów, a nie na aparacie czy jakiejś generalnej niechęci. To zawsze tego typu sprawa dla każdego prokuratora, a przypominam, że prokuratorzy IPN-owscy nie są przeciążeni pracą. Ja się na przykład z ogromnym zaskoczeniem niedawno dowiedziałem, że w czasie całej historii IPN 40% aktów oskarżenia, które złożyli IPN-owcy prokuratorzy, było autorstwa trzech prokuratorów. Trzech zrobiło 40% pracy. Jelenie. Ponad 80, którzy tam byli zatrudnieni, nie skierowało nigdy żadnego aktu oskarżenia. Więc teraz wyobraźcie sobie, jakby oni zaczęli się, co z tego wyniknie? Ja się za to wezmę, zrobię jakieś przeszukanie u Kiszczaka. Boże, co na mnie spadnie? Ale wiesz co, to się pomylili trochę z zawodem. Znaczy, w samej korporacji prokuratorskiej stanowisko prokuratora w IPN jest uważane jako w ogóle za fantastyczną robotę. Niewiele pracy, dużo pieniędzy i tak dalej. Chodzi właśnie. Tylko, że oni dostają więcej pieniędzy, bo mają
robić tego typu sprawy. Natomiast ja będę bronił prezesa IPN-u Łukasza Kamińskiego, bo słyszę, że wszystkich, którzy wieszają na nim psy, nie bardzo w sumie wiem za co, bo to rzeczywiście nie do końca on odpowiada za piąć śledczy, to po pierwsze. Po drugie, pojawił się nawet w PiS-ie pomysł ustawy, którą przygotowuje bodaj Arkadiusz Mularczyk, po to, żeby Kamińskiego posprzątać jak najszybciej. To nie jest dobre myślenie. Przypominam, że PiS też popierał Kamińskiego, kiedy on był wybierany na prezesa IPN-u. Ja go będę bronił teraz także, że on bardzo szybko podał informacje dotyczące znaczy, Wałęsy, chociaż jest atakowany, że tu grafolog nie zbadał i tak dalej. Tylko bo ty mówisz posprzątać, ale kadencja Kamińskiego i tak się kończy w czerwcu tego roku. Żeby zrobić to natomiast szybciej, pomysł, pojawiają się pomysły. No parę miesięcy, natomiast nie, tam jest pomysł, i ja nie wiem w jakiej to jest postaci teraz, ale pomysł, który moim zdaniem jest fatalny, jest taki, żeby odejść od procedury konkursowej poprzez Radę IPN, która by miała być prawdopodobnie w ogóle zlikwidowana i zrobić prosty polityczny wybór prezesa IPN przez Sejm. Po prostu. No już widzę, że tak bardzo kiedyś zły pomysł. Było, ale kiedyś, tak kiedyś było, ale jednak z procedurą konkursową, którą Sejm tak rozstrzygał. Ja bym wrócił na tę ścieżkę, bo tam IPN co? Dlaczego tego nie robiono? No prokuratura jest niezależna, wszystko każdy ma ścigać, ale tak. Rząd AWS-u z Unią Wolności, czyli masa świętych, wiceświętych i tak dalej. Rząd Platformy, założyciele, ojcowie, Matko Boska, kogo tu tknąć? No przecież panowie, bądźmy realistami. Rząd PiS dwuletni, gdzie nieustanne problemy z koalicjantem, kto by miał głowę do zajmowania się archiwami Kiszczaka czy generała Kufla. No taki był bieg wydarzeń, że nikt nie uważał tego. Znaczy, chcesz taki powiedzieć, że dopiero do władzy pokolenie kukizowców i korwinowców dojdzie, to dopiero oni mogą się za to wziąć, ponieważ ta obecna strupieszała elita jest jednak nawet w swej części prawicowej za bardzo poumaczana. Znaczy nawet nie poumaczana, tylko tam prewencyjnie wszyscy się boją, że może coś wyjść, co nie powinno wyjść i co... Mnie jedno zastanawia. Moment, kiedy generał odetchnął z ulgą. Otóż generał odetchnął z ulgą, gdy Wałęsa przegrał wybory prezydenckie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. W 96 roku? No i chciał to odetchnąć. Zastanawiam się, dlaczego on się z tego wycofał, prawda? Więc widocznie nie miał do końca gwarancji, że układ Kwaśniewski SLD także gwarantuje mu święty spokój. Znaczy nie, powody były dwa. To, co mówisz, ponieważ Siemiątkowski zaczął dziwnie wyciągać różne rzeczy z archiwów, więc nie miał gwarancji, że on się zachowa lojalnie. A po drugie, przyszedł zupełnie nowy układ, który już nie trzeba się było mścić na Wałęsie za sprawę Olina, że tak powiem, najogólniej, więc koło maja to już wyhamowało, 96 roku i kwietniowy entuzjazm Kiszczaka, bo wtedy pisał ten list, mógł wygasnąć po prostu. No to może jest to jakieś wyjaśnienie. Nie wiem, czym zamknąć ten wątek, powiem wam szczerze, bo on się właściwie chyba dopiero otwiera. Czekamy na te następne pudła, czekamy na jakieś kolejne odkrycia. No i jeżeli Andrzej ma rację, to też jest bardzo ciekawe, co nas jeszcze czeka przed szczytem natowskim w dziedzinie. Ja co by myliło, nas mogło bardziej zdestabilizować. Tak. Jedną rzecz, mnie interesuje jedna rzecz czysto ludzka. No jak jest 279 kart teczki pracy, to pewno jest więcej donosów, czyli więcej jest ofiar, takich jak pan Jagielski. No tak, robotników, na których Wałęsa tak, są tak. To jest, robotnicy, tak, ja wiem, większości już nie żyjący. Ale to jest, to jest w tym coś paskudnego. Dla mnie jest czymś paskudnego. Ale słuchajcie, nie, ale muszę, to, słuchajcie, bo to jest tak, ale to miejmy jednoznaczny stosunek do lustracji. Znaczy w moim przypadku on jest jednoznaczny, to agenci byli agentami. Czy PiS byłby bardziej wiarygodny, gdyby pana Kowalskiego nie chciał zrobić szefem kolei, gdyby w Szczecinie szefem Armiru nie zrobił faceta skazanego za kłamstwo lustracyjne, gdyby na parę czołowych stanowisk nie wyznaczył, by działaczy PZPR. W każdym z tych wypadków, jak wychodzi na jaw agenturalność, to się... No ale PZPR już nie do końca. Możemy mówić, PZPR już nie do końca, bo rzeczywiście tutaj jest różnie, ale ja bym się jednak chciał spuentować już wiem czym. Tym wątkiem, o którym mówicie, przecież wszyscy wiedzieli, co mówi i Bujak, i Frasyniuk, i tego... Przecież to znaczy, przecież my wszyscy wiedzieliśmy, a wy, hołoto, to nie wam wiedzieć takie rzeczy. My tu jesteśmy ci, którzy obalili komunizm, my ze swoim gronie nie, takie rzeczy załatwiamy. Komunizm to obalił sam Wałęsa. No tu jest dyskusja, niektórzy twierdzą, że jednak z Henią A pospólstwo to jednak wiedziało, co najmniej od książki Kontarczyka i Cęckiewicza, dość jasno. Ale nie ma prawa pospólstwo głosu zabierać, bo wtedy nie żyło, nie grało, prawda, nie ryzykowało i taki jest dyskurs i tego się salony trzymają. Krótka przerwa i zapraszam państwa ponownie do Saloniku Politycznego.
Ponownie witam w saloniku politycznym Telewizji Republika z Andrzejem Stankiewiczem, Stanisławem Janeckim i Łukaszem Warzechą. I drodzy panowie, oderwijmy się trochę od szafy generałowej i Kiszczakowej, bo gdyby ta szafa się nie otworzyła w tym tygodniu, to sądzę, że planowanym wydarzeniem tygodnia, tym co miało być ze strony rządu rzeczą najbardziej w mediach, a przynajmniej tych mediach, na które rząd ma jakiś wpływ, dyskutowano, jest ogłoszenie Narodowego Programu Rozwoju, czy raczej ogłoszenie, że niebawem zostanie ogłoszony Narodowy Plan Rozwoju, bo mniej więcej coś takiego z tego wyszło. Wydarzenie zniknęło zupełnie, a ja myślę, że to jest jednak coś ważnego, bo po raz pierwszy, oczywiście w praktyce już tam bywały różne plany, różne tam strategie 30-letnie ministra Boniego, jakieś plany Hausnera i tak dalej, ale pierwszy raz wychodzimy tak oficjalnie, jawnie z paradygmatu balcerowiczowskiego, to znaczy z przekonania, że obcy kapitał plus rodzimy kapitał, który się wykreuje, sam z siebie kraj zmodernizuje, aby mu nie przeszkadzać. Pierwszy rząd etatystyczny, otwarcie etatystyczne, bo wszystkie inne były etatystyczne tajnie, otwarcie etatystyczne wypowiada, państwo musi, tak jak w międzywojennym okresie, centralny okręg przemysłowy, Gdynia i tak dalej, państwo musi być inwestorem, to państwo, to rząd będzie tym motorem rozwoju, który nas z pułapki średniego rozwoju wyrwie. Jak wam się to podoba? I tutaj już jest pierwsze niebezpieczeństwo związane z tym planem, zawarte w tym, co powiedziałeś. Myślę, że z tego niebezpieczeństwa, jak zresztą z innych również, które są w tym planie zawarte, a jest ich kilka, wicepremier Morawiecki sobie zdaje sprawę, niebezpieczeństwo, które w ogóle jest wpisane w ideę etatyzmu. To znaczy, że jeżeli państwo staje się sponsorem gospodarki, sponsorem biznesu, jest głównym źródłem zamówień, kontraktów i tak dalej, to grozi to po prostu uzależnieniem się biznesu i gospodarki od państwa. A czyli państwo, od rządzących. No to też, ale również od sytuacji finansowej. No państwo nie zawsze ma tyle pieniędzy i takie możliwości, żeby z równą intensywnością tego typu politykę prowadzić. I to mi przypomina trochę sytuację z funduszami europejskimi. Też bardzo duży sektor gospodarki uzależnił się od funduszy europejskich i kiedy one znikną albo zaczną być ograniczane, a to już w następnej perspektywie budżetowej nastąpi, no to ten sektor gospodarki będzie miał problemy. Więc mam nadzieję, że to, jeśli to jest etatyzm, ale że to jest etatyzm naprawdę mocno przemyślany i ograniczony tylko do impulsu, który jest potrzebny, żeby wypchnąć Polskę z tej pułapki średniego rozwoju, a dalej niech się to już wszystko toczy samo. Przynajmniej tak chcę rozumieć to, co mówi wicepremier Morawiecki. Możesz to sobie tak rozumieć, bo na razie on mówi bardzo jeszcze nieszczegółowo. Ale ma być tam mapa są drogowa, jeszcze, ale na razie nie wiadomo, więc każdy może słyszeć to, co tam są chce. Na tym poziomie ogólności, Łukaszu, pozostańmy jeszcze chwilę. Ale jeszcze dwa niebezpieczeństwa, które widzę właśnie na poziomie tej ogólnej deklaracji. Czyli widzę ich więcej, ale o dwóch chcę powiedzieć. Pierwsze, że to jest moim zdaniem plan naprawdę bardzo strategiczny. Zresztą to jest porywająca wizja obliczona na bardzo dużo lat. Na pewno na więcej niż jedna kadencja. A niestety w Polsce bywa tak, że plany tego typu są przez następną władzę wyrzucane często do kosza. Więc to już stawia pod znakiem zapytania tak długoterminową strategię. Ale z drugiej strony nie można żądać od polityków, żeby nie planowali na dłużej niż 4 lata. No, to właśnie to, o to mamy do no nich więc presencję. Tu jest, że więc tu tkwi paradoks tej sytuacji. I ja też się cieszę z tego, bo oczywiście gdyby tego planu nie było, to bym mógł powiedzieć, mówiłbym, że brakuje wizji. Więc nie mogę ganić za to wicepremiera Morawieckiego, że ma tę wizję, tylko wskazuje, że tu jest pewien problem. I druga sprawa, pozycja Mateusza Morawieckiego w rządzie nie jest do końca mocna, tak bym powiedział. Jeżeli on mówi o konstytucji dla biznesu, mówi o tym, że chce stworzyć dobre warunki dla polskiego biznesu, żeby mógł się swobodnie rozwijać, to zastanawiam się, jak to się przełoży w praktyce, na przykład na działalność aparatu skarbowego, który tak jak dusił przedsiębiorców za platformy, tak dusi ich nadal. Mało tego, w postaci na przykład planowanego uchwalenia klauzuli obejścia dostanie kolejne możliwości, żeby dusić. No więc tutaj mam nadzieję, że to będzie spójne, że to nie będzie tak, że przedsiębiorcy będą ze strony resortu rozwoju słyszeć, że wszystko świetnie, przychylamy wam nieba, a jednocześnie będą mieli kontrolę za kontrolą i jeszcze wykorzystanie klauzuli obejścia, żeby ich zdusić. Tu są dwie rzeczy. To jest połączone jednak państwo plus komercja. Zaraz to rozwinę.
To jest próba powtórzenia modelu koreańskiego, tajwańskiego w Azji, gdzie państwo dało impuls rozwojowy. Potem były różne zachwiania, ale w efekcie to się skończyło happy endem. No w przypadku Japonii nie do końca. 250% deficytu budżetu. Japonia była pierwsza. Ja nie mówię o Japonii. Mówię o Korei i Tajwanie. Japonia to jest zupełnie inny przykład. Tam zadłużenie było częścią tego, że państwo podejmowało wielkie inwestycje, a ludzie własne pieniądze trzymali na kontach. Japonia jest bardzo bogatym krajem, jeśli chodzi o lokatę, i ma ogromny dług, ale to jest inna sprawa. Model koreański i tajwański, który po różnych przejściach jednak okazał się bardzo skuteczny, bo weźmy jeden wielki koncern japoński, Samsung, który... Koreański, przepraszam, który znacznie więcej wydaje na badania i rozwój niż cała Polska. Niż cała polska gospodarka i nauka. I to jest miara innowacyjności jakby tego, co osiągnięto i w Korei, i na Tajwanie. I w Europie odpowiednikiem tego jest właściwie tylko Finlandia, która spróbowała wejść na taką ścieżkę rozwoju, też mając te same problemy, które ma Polska przez ostatnie lata. Trochę Norwegia, ale Norwegia jest, paliwo, jest trudnym tutaj Europa, przykładem, no bo wiadomo, z czego, z czego to finansuje. Niejednoznacznym, no bo spadła z tej Nokia, którą parę lat temu właśnie, że budujmy polską Nokię, to teraz to ale sobie nie jest atrakcyjny wzór. Poza Nokią wszystko to, co osiągnięto cywilizacyjnie, czyli skok, jeśli chodzi o dochody, skok, jeśli chodzi o informatyzację usług społecznych, bo tam prawie wszystko można załatwić, to jest absolutna czołówka europejska. I druga rzecz, po co tam się znalazł w ogóle Mateusz Morawiecki? Przecież wiadomo, że tych pieniędzy europejskich i tych lewarowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, tam inne banki państwowe, PKO, BP, nie wystarczy, więc trzeba będzie brać kredyty, zachęcać do inwestowania. Będzie się płacić obligacjami. I po to jest Mateusz Morawiecki, żeby stworzyć przychylną atmosferę w świecie banków i finansów generalnie, żeby ten proces był długofalowy i żeby nie skończyło się tylko na takim początkowym entuzjazmie. A zapłacić frankowiczami. Z tym może być różnie. Czym to się różni od programu Michała Boniego? Tam było wiele słusznych postulatów, tylko on był nie po to przygotowany, żeby go robić, tylko po to, żeby był. I żeby to był raczej rodzaj analizy. Ta, zobaczcie, że mamy wizję. No, żeby nie powiedzieć, zobaczcie, że mamy wizję, a możemy robić, co chcemy. Dobrze, tu mamy rzeczywiście wizję. Jaką jest dla mnie największa pułapka? Największa pułapka i hamulec to jest stan polskiej nauki. Ponieważ ja uważam, wbrew temu optymizmowi, że stan polskiej nauki jest fatalny i wcale nie ma dobrych perspektyw, żeby to, co się robi w polskiej nauce, przełożyły się na skok jakościowy, innowacyjny. To jest bardzo dobry plan dotyczący nowej ustawy o szkolnictwie wyższym Jarosława Gowina. Gowin ma zupełnie inne podejście niż do tej pory. I bez tej części Gowinowej nie da się wprowadzić programu. Andrzeju. Słuchajcie, no trzeba od polityków wymagać dalekosiężnego planowania i tutaj się zgadzamy. Podsumowując wasze głosy, powiem tak. Problemem z planem Hausnera czy z planem Boniego było to właśnie, że nie tyle nawet kolejne ekipy, ale własne ekipy porzucały ten program. I zgadzając się z fatalny stan polskiej nauki, która nie jest w stanie wygenerować w tej chwili innowacji tak sama z siebie, trzeba zbudować system. Widząc tam słabości rozmaite, bo moim zdaniem temperatura sporu politycznego, słabość instytucji, o której powiedział Łukasz. Morawiecki zakłada, że będą instytucje będą stabilne, będą pomagać biznesowi. Ja w to nie wierzę. Na tym etapie w to nie wierzę. Uważam, że jest absolutny brak zaufania między biznesem, politykami i instytucjami publicznymi w tym trójkącie. On powinien działać jak jedno, żeby ten program zadziałał. W tej chwili ja nie widzę takiego zaufania. I jest jeszcze jeden problem, bardzo trywialny. To znaczy, to też o czym Łukasz wspomniał, niebywale słaba pozycja Morawieckiego wewnątrz rządu. To znaczy, to jest program deklaratywny, który wymaga wsparcia co najmniej trzech ministrów. Gowina, jeśli chodzi o innowacje w nauce. No to tutaj współpraca raczej tu będzie, jest współpraca, tak. Okej. Okay. Szałamach jako ministra finansów już jest źle i Jackiewicz jako ministra skarbu, i to jest fatalnie. A zatem ja nie wiem, czy rząd sam z siebie jest w stanie własne słabości przezwyciężyć. Ale Mateusz Morawiecki jest taką postacią, w której w polityce polskiej już wcześniej to bywało, zwłaszcza za Donalda Tuska. On nie ma pozycji w partii, natomiast ma pozycję u prezesa. I to jest
pewien czynnik, który mu sprzyja. Ale ci wiedzą, że on ma pozycję u prezesa. I dlatego nie ma pozycji w partii. To się ze sobą wiąże. Proszę państwa, Andrzej Stankiewicz, dziękuję Stanisław bardzo. Janecki, dziękuję. Łukasz Warzecha. Dziękujemy serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia w Saloniku Politycznym za tydzień o stałej porze.